Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu warszawski.pis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pani Anna Chodakowska, reżyser, pedagog, aktorka. Znaczy, dzień dobry, kolejność jest taka: aktorka, reżyser, pedagog. Celowo zmieniłam. Dziękuję bardzo. Pani Aniu, mam takie pytanie na początek, może banalne, ale wydaje mi się, że ważne. Czym dla aktorki jest teatr? Zależy dla jakiej aktorki, zależy który teatr. Temat jest bardzo obszerny. Dla mnie teatr jest miejscem, gdzie ja się rozwijam. Ja osobiście się rozwijam. Bo pracując nad tekstami, które są bardzo ciekawe, pełne zagadek, ja próbuję rozwikłać na korzyść tego tekstu, tego mojego występu, te zagadki i muszę wiele się dowiedzieć. To jest, jak ktoś jest leniwy, może taka propozycja, to bycie aktorem jest wehikułem do jakby poznania w ogóle. I w tym sensie teatr jest dla mnie bardzo ważny, ale ja miałam szczęście, bo ja od początku byłam w kontekstach tak zwanej wysokiej sztuki. Wysokiej sztuki, co nic nie znaczy oczywiście, to znaczy tylko tyle, że obcowałam z tekstami wybitnych autorów, pracowałam z wybitnymi reżyserami, wspomnę Hanuszkiewicza, kiedyś Grzegorzewskiego, Leszka Mądzika, La Salle, no właściwie Maja Kleczewska, no właściwie z każdej epoki ktoś wybitny. Aleksandra Konieczna też teraz, Zadara. I Ola Konieczna. O, to bardzo wielu, i Zadara, tak, to bardzo wielu. No ale tak mi przychodzi do głowy, co dla mnie miało znaczenie. No właśnie ten kontakt i istnienie na scenie, jakby w ich konwencji, bardzo wiele mi dało. A teraz, jeżeli już rozmawiamy o reżyserach, każda rola, wiadomo, uszlachetnia, każda rola nas rozwija jako aktorów, ale który z reżyserów nauczył Panią najwięcej? Bo jest coś takiego, że pracujemy z jakimś reżyserem, kończymy pracę, coś tam zostaje, coś nie zostaje, ale są tacy reżyserzy, którzy naprawdę zostawiają w nas no, coś wielkiego, coś mądrego i do końca życia o tym pamiętamy. I potem pracując nad kolejną rolą, myślimy o tym. Ponieważ oni byli tak różni od siebie, myślę Hanuszkiewicz, Grzegorzewski, Mądzik, a także Wielka Szkoła Interpretacji Tekstu Wojciecha Siemiona, sprawiły, że mnie dzisiaj jest trudno powiedzieć, który wywarł na mnie największe piętno. Ale trzeba przyznać, że najważniejsze dla mnie role teatralne, choć to jest oczywiście nie do końca sprawiedliwe, ale takie, które sprawiły, że ja się upewniłam, że chcę być aktorką i że ten zawód jest czymś więcej niż rzemiosłem. To właśnie z czasów jeszcze Teatru Narodowego, tego pierwszego, czyli Adama Hanuszkiewicza. Wtedy zagrałam Antygonę, wtedy zagrałam Salomę ze Snu Srebrnego, wtedy zagrałam Biankę w prapremierze Różewicza. To były role, które miały ogromny wpływ na mnie. Ale taką wielką rolą dla mnie, którą zagrałam ponad 3000 razy, to było to, co zrobiłam niejako sama przy współpracy, czy też, może by się dziś obraził na mnie świętej pamięci Krzysztof Bukowski, gdy tak mówię, ale we dwoje wymyśliliśmy dla mnie i on wyreżyserował to ze mną Mszę Wędrującego według Stachury. To jest właściwie zdumiewające, co dalej się dzieje z tym tekstem. Bo na przykład jest taki portal Niebiańska Republika, gdzie zupełnie przypadkiem weszłam. niebiańskarepublika.pl, który to portal mówi, że właściwie cały jest poświęcony tej interpretacji poezji Stachury. I w istocie tak jest. I są tam od 2006 roku rozmowy pomiędzy ludźmi na temat tego właśnie spektaklu, którzy piszą dokładnie, że ten tekst w ich życiu, w mojej interpretacji, ale załóżmy, że nie jestem zainteresowana gloryfikowaniem własnej wartości tutaj, że ten tekst tej interpretacji sprawił, że oni zaczęli inaczej myśleć zupełnie. Że im się coś w życiu odmieniło.
To są niebywałe rzeczy. To jest funkcja teatru. To jest funkcja teatru i teraz bardzo łatwo można jednym zdaniem nawiązać do tego, czego teraz ma nie być. Ponieważ ta funkcja teatru ma być wyrugowana całkowicie z przestrzeni publicznej. Bo nie ma takiej możliwości, żeby, i tu możemy wybudować piramidę rozmaitych powodów, dla których to mogło dalej istnieć. Czy tak. Teatr jest jakąś formą duchowości, jakąś magią? Teatr, tak, dlatego że teatr jakby poza tym, że ma bawić i ludziom dawać radość istnienia, powinien również dawać ludziom do myślenia. Dużo łatwiej jest, widzę po swoim Stachurze, odbierać słowo ze sceny, wygłaszane przez kogoś, złe słowo wygłaszane, mówione, słowo, które jest zaczepką ze sceny, ze strony aktora. Dużo łatwiej takie słowo odbierać, niż zmusić się do tego, żeby kupić właściwą książkę i potem to jeszcze akurat czytać, prawda, i nie mieć czasu między garami a wyjściem na pocztę czytać, prawda. To rzeczywiście ta sytuacja pewnej takiej magii, która jest domeną teatru właśnie, sprawia, że człowiek się na ten czas musi koncentrować i odbiera to, co do niego się mówi, prawda? Czy to się mówi poprzez grających aktorów, czy to się mówi wprost do niego, tak jak ja to mam w Mszy Wędrującego Stachury. I po prostu dzięki temu teatr ma ogromną rolę, nie tylko wychowawczą, nie tylko popularyzatorską, no ale również właśnie jakby wzbogacania duchowego. Taka jest prawda o teatrze. No właśnie, mówi Pani o koncentracji. Czy zauważa Pani, że teraz młodzi ludzie jakoś inaczej odbierają sztukę, mają problem z koncentracją? Czy nic się nie zmieniło z takich 20 lat? Zmieniło się bardzo dużo, bo ja jeszcze mam cały czas ten jakby probierz po formie tego swojego spektaklu Stachury. Mm-hmm. Ja z nim jeżdżę jeszcze. Siemion, kiedy w 82 roku, Boże, niektórzy się urodzili w tym roku. Siemion, który ja to robiłam w Starej Prochowni, mówił do mnie, rób, skup się na tym, to masz spektakl na całe życie. Tak mi powiedział Wojtek. Ja sobie myślę, no dobra, ale tak jest. Tak jest, tylko że odpowiadając na Pani pytanie, tak, odbiorca się zmienia. Zmienia się na coraz bardziej konkretnie myślącego, ale konkretnie, a nie głęboko. I to jest dosyć zatrważające, dlatego że rzeczywiście ta kultura obrazkowa internetu oraz informacja, która stamtąd płynie, oraz literatura w formie bryku na przykład, no to na pewno nie rozwija. To nie rozwija ani umysłu, ani ducha. A w ogóle kto to wie, co to jest duch? Duch to jest ten, co straszy. Przychodzi a ja nie o tym duchu mówię. A jak Pani ocenia sytuację kultury w Polsce w tej chwili, zarządów Platformy Obywatelskiej? No właśnie jedziemy po równi pochyłej do dołu. No, to jest najkrótsza ocena. To są niedobre decyzje, które zostały podjęte. Tłumaczenie się kryzysem światowym jest moim zdaniem, no żeby, tak jak ja to czuję, w 80% pretekstem. Nie wiem, komu na tym zależy, żeby kulturę w Polsce zniszczyć. Myślę, że jeżeli komuś na tym nie zależy, to wynika z nieświadomości tego, co się robi. To jest możliwe, bo dlatego, że od dawna nie było żadnych badań rynku, nie było żadnych badań dotyczących sytuacji aktorów, artystów w Polsce, w ogóle nie tylko aktorów, ale również nie było żadnej statystyki z tego wynikającej. Ta byłaby porażająca. Dlatego, że w Polsce, tak jak w mojej dziedzinie patrząc, to grają wciąż te same osoby w kinie czy w telewizji, prawda? I to nie znaczy, że one są najlepsze. One po prostu akurat są grane, prawda? I jakby społeczeństwo ma prawo sądzić, tak jak pewnie i władza, że właśnie to jest rynek. Że właśnie to jest wszystko, prawda, co Polska ma do zaoferowania. No, ja może się odwołam do tekstu i jeżeli Państwo pozwolicie, to przeczytam fragmenty. Tekstu, który nosi tytuł Od naszego czytelnika. I jest to tekst z portalu w polityce.pl, jeśli Państwo nie byli na tym portalu, to go właśnie teraz reklamuję, nie wiem, czy mam prawo do tego, ale
ja się tym zupełnie nie interesuję. Także przeczytam Państwu tak. W expose z 2011 roku Tusk nie poświęcił kulturze ani słowa. W słynnym długości expose z 2007 zwracało uwagę wyjątkowo kuriozalne zdanie. Jeżeli mogę, to przeczytam. Kultura, czego przez lata rządzący nie rozumieli, kultura może być źródłem autentycznym, bardzo ekologicznym. Znaczy, nie wiem, na czym ekologia w kulturze ma polegać, ale być może nie dorastam do tego problemu. Jednym ze źródeł wzrostu gospodarczego. No i tu się zaczyna niebezpieczeństwo. Bo jeżeli kultura ma być źródłem wzrostu gospodarczego, no to już widzę, na jakim to jest poziomie. Znaczy ta kultura. Że kultura jest ekologicznym źródłem gospodarki, to i dzisiaj trudno zrozumieć. To jest też komentarz autora. Jakże inaczej jednak brzmią słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego z listu na Kongres Kultury Polskiej w 2009 roku. Cytuję. Staranie się o rozwój gospodarczy może okazać się ułudą, jeśli lekceważona będzie rola życia duchowego dla przyszłości narodu, jeśli zaniedbana zostanie promocja kultury. To jest zupełnie na odwrót. Jest dokładnie odwrotnie. No i ja jestem po tej stronie. Nie tylko dlatego, że jestem aktorką. Bo ja już długo jestem aktorką. Bardzo długo i myślę nawet o tym, czy za kilka lat, kto wie ile będę żyła, ale załóżmy, że przy sprzyjających okolicznościach za jakieś 2-3 lata ja nie będę chciała już grać, bo po prostu nie, bo już mam może inne pomysły, prawda, na siebie. Na pewno jakieś tam będę miała. Nie jestem osobą, która cierpi na brak, niedorozwój pomysłów na swój temat. I teraz tak. Tusk napomykał też w expose o jakiejś bliżej niesprecyzowanej zmianie systemu organizacji sektora kultury. Niepokój wzrastał przy sformułowaniu. Chcemy zmodyfikować swoje, znaczy państwa, kompetencje w zakresie finansowania kultury. Jeszcze groźniej brzmiało kolejne zdanie. Trzeba zakończyć ten etap myślenia o kulturze jako obszarze, który jest jedynie biorcą środków z budżetu państwa. No to takie mamy expose z 2007 roku i później zaczęło się dziać. I zaczęło się dziać, ponieważ Grzegorz Jarzyna w tym swoim ostatnim drukowanym, to był list? Chyba list, to był list. Liście w gazecie. Czy znaczy on wywiadu udzielił. Czy to wywiadu udzielił. Wywiadu, tak. No na jedno wychodzi, bo treść pozostaje ta sama. Mówi, że już w 2007 roku miał problemy finansowe i obcinano mu sukcesywnie. Zanim kryzys się zaczął. Zanim zaczął się kryzys, czyli że jakby nie można tego poprzez kryzys rozwiązać i no po prostu się nie da. Jeszcze mam tutaj piękną rzecz, którą muszę Państwu przeczytać. Bo co róż wymyka się ludziom z tamtej strony barykady, że przemysł kulturalny, że uprzemysłowimy, no to znaczy wzrost budżetu, no to gdzieś w konsekwencji potrzebny jest przemysł, prawda? I teraz tutaj zobaczmy, jak to jest. Ktoś, ten czytelnik, po prostu wysilił się bardzo dobrze i znalazł sobie te definicje dotyczące tego zjawiska. Twórcami pojęcia przemysłu kulturalnego byli filozofowie Theodor Adorno i Max Horkheimer. Przemysł kulturalny produkuje dzieło na rynek, produkuje i podporządkowuje jego prawom. Stawia warunki, jakie dzieło musi spełnić, aby było rentowne. Są to m.in. standardowość, stereotypowość, komunikatywność. Znaczy komunikatywność to ostatecznie od czasu do czasu jest potrzebna w sztuce. Ale standardowość i stereotypowość jest już kuriozum jakimś. Pod wpływem przemysłu kulturalnego styl sztuki staje się estetycznym odpowiednikiem panowania. W ten sposób sztuka ulega deprawacji. Dzieło sztuki zamienia się w towar i staje w szeregu innych dóbr konsumpcyjnych. No to oto teatr, w którym ja nie mam czasu grać po prostu. Już wtedy nie mam czasu grać. Nie mam czasu, rozumiem, przez pewnego rodzaju negację, bo mam coś takiego do siebie, że jak czuję, że w rozmowie nic się nie dzieje i nie obiecuje ona niczego, ta rozmowa z kimś, prawda, to ja mam odruchowe patrzenie na zegarek. Strasznie przepraszam, ale ja już od 10 minut powinnam być gdzie indziej. Do widzenia Państwu, tak? Także w tym sensie nie mam czasu już, prawda? I teraz dalej. Odsłaniając dialektyce oświecenia mechanizmy przemysłu kulturalnego, filozofowie zauważyli, że to, co się nie dostosowuje, porażone zostaje ekonomiczną bezsilnością,
A wykluczonemu z machiny przemysłu, ostrzegali, łatwo jest przypiąć etykietkę nieudolności. Po prostu potrzebny jest nam teatr wysokiej kultury, ponieważ jesteśmy nieudolni. No to są takie wnioski, prawda? Jakby najprostszy wniosek jest taki. Czy nie dlatego właśnie w Polsce za nieudolnych uchodzą wyłącznie artyści o proweniencji konserwatywnej? No tak. Na wsparcie mogą zaśliczyć tylko ci artyści, którzy są szefami rządów, z szefami rządów po imieniu i w każdym artystycznym odruchu podporządkowują się osądowi swych niewykształconych pryncypałów. Wszyscy chyba kojarzą aktora z wyborczej trupy Tuska i tak dalej. Nie będę robić koledze tutaj, bo co by nie było, no, że tak powiem, solidarność profesjonalna mi nie pozwala wymieniać tu nazwiska. I teraz jeszcze jedno bardzo piękne zdanie z tamtych teorii. Przemysł kulturalny produkuje rozrywkę. Kropka. Objawia on wrogość w stosunku do wszystkiego, co nią nie jest. Czemu zaś służy rozrywka? Rozrywka służy zapominaniu. O sobie i o rzeczywistości. Rozrywka to przedłużenie pracy, stwierdzali prowokująco niemieccy filozofowie. Społeczna potrzeba rozrywki, pisał Adorno w teorii estetycznej, wykluwa się w społeczeństwie, którego członkowie inaczej z trudem znosiliby ciężary i monotonię swojej egzystencji. No a to wszystko rozumiem. Taką rozrywką jest cyrk. I te wszystkie show, które... Oby jak najmniej tych zwierząt w tym cyrku, bo to już się we mnie druga natura odzywa. Również, zresztą bez zwierząt można świetny cyrk robić, co pokazują Skandynawowie czy Holendrzy, którzy potrafią robić takie akrobacje i takie cuda niewidy, że te zwierzęta w ogóle tam nie są potrzebne już, bo zajmują w pełni, że tak powiem, całe jestestwo takiego dziecka, które tam przychodzi. Taką rozrywką są oczywiście wszystkie festyny, wodewile i markety, prawda? No. Zgadza się, no bo przemysł kulturalny to nie jest. Przemysł kulturalny teatr, to nie jest. Teatr. To nie jest w ogóle nie jest użyte słowo teatr. To w ogóle nie jest użyte słowo teatr. Dokładnie tak. Te wszystkie show, jeszcze tak, jest gwiazdami, chciałam coś pasuje. Pięknego, to Donald Tusk. O, ja sobie coś takiego wymyśliłam. Nie wiem, czy on by się na mnie nie obraził za to, ale z tego, co on mówił w tym expose, wyszło mi jako żywo, że nie odróżnia misji stadionu i na przykład marketu od misji teatru. Znaczy nie wiem, jaką market ma misję. Ale na pewno jakoś ma. Do tego potem dobry socjolog i nam wytłumaczył, że market jest misją. Znaczy, sądząc z tego, że ludzie do marketu wchodzą z dziećmi w niedzielę po to, żeby dzieci się rozerwały, więc market ma również misję kulturalną, prawda? W tym sensie, że jest na pewno rozrywką, tylko czy ja bym chciała występować w markecie? Gdybym stanęła na środku Selgrosa na przykład, czy Rossmana jakiegoś wielkiego, na estradce, żeby ludzie widzieli, że ta pani nie jest świrem, tylko właśnie akurat coś im chce powiedzieć, to mogłabym im powiedzieć Stachurę. Bo to tak wspaniałe teksty, że one nawet w tym markecie mogłyby zaistnieć. Ludzie by mówili, patrz, zobacz, jakiś happening, wariatka czy co. Aha, to pewnie taka aktorka, bo ona już nie ma roboty, to przyszła do marketu, tak? Wszystko to bym zniosła, jeżeli ktokolwiek zechciałby wysłuchać chociaż 3-4 akapitów, które tam są. Tak, ale market, w którym ja byłabym, nie wiem, kaczorem Donaldem, który sprzedaje kiełbasę, to no już bym chyba nie chciała. No chyba nie, no tak sobie myślę, chociaż jestem bardzo tolerancyjna. Pani kandydowała do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Dlaczego taki wybór? No to jest wybór mojej duszy. Tak, po prostu uważam, że z tego co pamiętam i Lech Kaczyński, co zresztą potwierdza w swoim wywiadzie Grzegorz Jarzyna, interesował się kulturą i dawał pieniądze na nią. Tam nawet jeśli oni próbowali na przykład wpływać na Jarzynę, żeby w jakimś godle, które sobie wymyślił, nie używał orła bez głowy, prawda? Bo mi się to wydawało przesadą. Pieniędzy nie zabierał. To nie zabierał pieniędzy, czyli że była jakaś, był jakiś podział. Wie pani, najgorszą rzeczą w narodach prymitywnych jest to, że jedna dziedzina, w której nam się ktoś nie podoba, rzutuje na inną dziedzinę, w której tylko możemy mu zrobić źle. Ja to znoszę też od lat, bo na mnie jest specyficzny zapis, nieistniejący oczywiście, w telewizji publicznej, nie tylko w publicznej,
polegający na tym, że ponieważ wygrałam kilka spraw sądowych z paniami wpływowymi z telewizji, to ja tam nie gram po prostu. I to nie jest moja spiskowa teoria dziejów. Bo ja sobie doskonale daję radę. Ja mam swoją publiczność. Ja mam ludzi, którzy przychodzą do teatru, dlatego że ja tam gram i chcą zobaczyć, co ja tam mówię na tej scenie, czy ja to dobrze wyrażam, prawda? To jest dla mnie ważniejsze niż to, żeby być we wszystkich, powiedzmy, bo też w telewizji, co by mnie mogło zainteresować. Dobra sztuka teatralna, wyreżyserowana przez kogoś sensownego, może młodego właśnie, którzy mają świetną wyobraźnię. Ale już by mnie nie interesowało występowanie w tym, nie wiem, cała sala śpiewa z nami, no, przepraszam, Jurka Połomskiego, czy też na przykład w programie, no niekoniecznie w programie Bitwa na głosy, prawda? A to też dlatego, że ja nie jestem osobą, której zależy na lansowaniu się. Mnie nie zależy na tym, żeby ludzie mnie rozpoznawali i mówili, oho, to ta aktorka, która siedzi ta druga z prawej w Bitwie na głosy. No, no nie zależy mi na tym. Nie kokietuję. Tak jest. Natomiast zależy mi na tym, że przychodzą do mnie młodzi ludzie po moim Stachurze na przykład i część z nich w ogóle nie kupuje tego słowa, dlatego że oni nie mają przygotowania do tego, żeby to słowo w ogóle pojąć. A przychodzi do mnie 2-3 osoby z tej młodzieży, bo są elity wśród młodzieży, w ogóle tej i licealnej, i no w każdej młodzieży są elity. Są, i one są malusieńkie, ale są. W każdej dużej grupie, której jestem, która na przykład jest mało zainteresowana, no tam może troszeczkę, to zawsze się znajdą ze 2-3 osoby, które przychodzą i chcą rozmawiać i zadają takie pytania, że ja się zastanawiam, czy jestem w stanie im odpowiedzieć. Bo trochę mi brakuje mózgu już, żeby im dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Wtedy mówię skromnie, przepraszam, to pytanie jest bardzo ciekawe, ale nie jestem przygotowana do tego, żeby dziś na nie odpowiedzieć. Natomiast jest też coś takiego, że po prostu, jeśli nie będzie takich spotkań z ludźmi, jeśli ludzie nie będą mogli wyrabiać sobie jakichś, no właśnie znaków zapytania, czy wręcz pytań wynikających z tego, co oglądali, co słyszeli, to nie ma rozwoju. To nie ma rozwoju. A gdyby drugi raz pani miała podjąć taką decyzję, drugi raz kandydowałaby pani z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście, że tak. Tylko wie po prostu nie w jednomandatowych okręgach wyborczych w Warszawie, bo to było coś, co PiS podjął to ryzyko, bo myślał, że może, ale z drugiej strony Kasia Łaniewska, która dostała sakramencką ilość, przepraszam za żargon, podpisów, znaczy głosów. Ja dostałam 67 600 z 4 dzielnic, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, ja nawet nie liczyłam na coś podobnego. Kasia dostała, bo to raczej Polonia się w to wlicza, amerykańska, cała Polonia jest nasza. Amerykańska jest nasza. Kasia tam była i dostała tam też ogromnie wiele głosów, miała około 100 tysięcy głosów. No ale co z tego, skoro ta osoba, która była z Platformy, dostała więcej. A jak środowisko aktorskie reagowało na pani decyzję? Wszyscy wiemy, że... Oni wiedzą, że ja jestem oryginałem. No to tak. A to trzeba być oryginałem według pani, żeby... Nie, dla nich. Dla nich. Dla nich tak. Aha, tak z pobłażaniem, tak... Patrzyli na panią, tak? Że no bo, jest pani oryginałem, więc kandyduje. No bo nie przyklęczam. Nie są w stanie zrozumieć, bo nie można... przyklękam przed wyborczą. Mm-hmm. Po prostu. Nie pojmują tego, że po prostu można wierzyć w te ideały. No, nie, tak oni uważają, że ja po prostu jakoś głęboko się mylę. A, tak. Jakoś głęboko się mylę, tak. Należy mi to wybaczyć, bo jestem... jestem dobrą aktorką. Tak, jestem poza tym uduchowiona i mogę po prostu mylić wszystko ze wszystkim, no. Ale ja oczywiście tu mam swoją pracę też... jakby tu powiedzieć, pedagogiczną, tak. I pedagogikę stosuję na różnych poziomach kontaktu z moimi przyjaciółmi. No ale niektórzy są nieprzemakalni po prostu. A Smoleńsk jak na panią wpłynął? Ogromnie wpłynął. Ja mam cały czas poczucie, ale ja naprawdę dużo wiem. Mhm. I to nie jest tak, że ja jestem nawiedzona czy coś. Ja po prostu jestem, tak jak potrafiłam przy ustawie o ochronie zwierząt, racjonalnie, krótko i rzeczowo wiedzieć, co jest ważne. Tak wiem, że w sprawie Smoleńskiej racjonalnie, krótko i rzeczowo wiem, co jest ważne. I że to jest wszystko niewyjaśnione i że to jest wszystko ukrywane, kamuflowane. Tutaj nie ma prawdziwego śledztwa. Prawda?
A każde śledztwo, które jest prowadzone przez zespół parlamentarny Macierewicza, czy jakieś inne gremia, powiedzmy nawet nie w Polsce, prawda, dopóki to nie będzie rządową wolą, to dopóty tego nie ma po prostu. To jest, ale tego nie ma, bo to nie istnieje formalnie. Okay. Natomiast jeśli o mnie chodzi, ja mam cały czas poczucie, że ja jestem po drugiej stronie lustra. To znaczy, ja wrócę stamtąd, jak to zostanie wyjaśnione. Ja nie jestem w swoim kraju. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.